Cześć wszystkim, znowu Płynie 7, dalszy ciąg Master of Magic. Dobra, sprawdzamy się do końca tej emocjonującej gry, ale dobra. Co my tu mamy? Jakieś miasto. Po prostu zgromadzę wszystkie siły wokół Syrasa. Tak, to jest paru swordsmenów. Możemy ich sprzątnąć. Równie dobrze mogę poczekać, może zaatakują oni Syrasa. Znaczy nie zadadzą mu zbyt dużych strat, ale co tam. Zawsze to coś. Dobra, jak się długo jeszcze ten czar będzie rzucał? Jeszcze 4 tury, okej. Okay. Okej, okay, zaatakowali mnie. Spoko, troszkę doświadczenia więcej dla Sereny. I dla jej magików. Właśnie, kiedy nie mają statystyki. Mają sporo ataku, to muszę im przyznać, i rezistów. Aż mają Fireball Spell. Cia! No to nie było zbyt skuteczne. Muszę przyznać. No, może po prostu się obronili. No cóż, trudno. Ciach, ciach. W sumie kliknę auto, będzie dużo szybciej. Tak dużo mi napróć nie mogą. Zam. Okej. Okay. Hamlet dostaliśmy. Sopot. Tak, nie zaglądałem tutaj sporo. Się powoli rozwija dalej. Nie, 400 też nie zapłacę. Dobra. Save! Czy mogę jeszcze jakieś czary rzucić? Nie, bo rzucam cały czas ten czar. No dobra, nieważne. Atakujemy, co tam? Dispel Magic. O! Szkoda. Confusion. Czy kogoś mi skonfuzowali? Nie widzę. Ale dobra. Priesty niech siebie leczą. Magicians. Z kogo mogę przywalić Fireballem? Fireball najlepiej działa na jednostki, które mają dużo figurek. Na przykład na tych sportsmenów. Ale nie zadziałał najlepiej. Dobra. Czy chcę coś ubić w pierwszej kolejności? Okej, okay, on ma sporo pocisków. Czy mam shatter, czy coś takiego? Mam shatter, ale... if it's alpha successful, bla 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 bla. Czy może się obronić, więc raczej się obroni. Dobra, oszczędzę manę na healę. Kogo by postrzelać tutaj? O, niego. Ma najwięcej ataku. Dobra, do boju! Ciciach, ciciach. Niołki. Dyni. Dobra. Priest ci może się jeszcze... A, Counter Magic, okej, okay, dobra. Ona już nie ma many. Dobra, po priestach. Mniejsza o to. Tak, ci bohaterowie mają całkiem chyba niezłe statystyki. Takie przeciętne bym powiedział. A nie, champion, commander. Tak, tylko ten jest championem. On panie dosyć szybko. Okej, chyba strzeliłem w nie tego, ale cóż. Aniołki, niech podejdą bliżej. Spróbuję zaatakować Flina. Okej, okay, całkiem nieźle go pokierszowały. Dobra. Przodu. Dzielne wojska. Okej, po pristach. Dobrze, nadali się jako... Jest armatnie. Dobra. Adrianna. Dobra, może to trochę zająć ich ubicie. Okej, okay, paladini do przodu. Też wykończ jego. Dobra. Pytanie, czy dobić Zorin, czy bić dalej w... Spróbuję może ją ubić. Ta, to chyba dużo lepiej działa. Okej, okay, ci swordsmeni całkiem nieźle się trzymają. Ta...
są elitarni. A moje smoki nie są zbyt elitarne. Dobra, ubijecie go? Fajnie, to możecie teraz wkroczyć i siać po strach w środku. Dobra, też mogą. Dobra, i ubijcie go. Dobra, a gniołki niech poczekają. Dobra, to teraz dobijmy może ją. Ta, można poczekać aż Doom Drake'sy rzucą się na paladynów. Dobra, teraz możemy wykończyć jego. Dobra, czas na kolejną spłuczkę. Ta. Sysyra! Czas na spłuczkę. Okej, to znalazłem Race, Vulcano oraz Firebolt. Spoko. Dobra. A te pozostałe armie mogą się tu popanoszyć. Jeszcze. Podbijać parę innych miast. A ta armia pójdzie po prostu do stolicy chyba ich. Tak za dużo już tu nie ma co robić. O ile Raven nie ma dużo jakichś innych miast, to po podbiciu stolicy również pewnie czeka go spłuczka. Muszę przyznać, że w tej grze przeciwnicy niezbyt dzielnie się bronili. Nawet jak na normalny poziom trudności. Pierwszą grę, którą grałem na normalnym poziomie trudności, to przeciwnicy byli dużo bardziej rozbudowani. Nawet po ubiciu pierwszej stolicy potem musiałem się ganiać za resztą ich wojsk, bo jeszcze, żeby mieli wystarczająco many, żeby się przywołać z powrotem. Nie to co tu. Okej, okay. Po podbiciu tej stolicy mam nadmiar żarcia. To co mogę? Powiedzmy temple albo marketplace. Dobra. Tam. Okej, okay, czar. Jeszcze się trochę rzucę. Okej. Okay. Nie, jednak już się rzucił. Nie. Sorry, to jest ten czar. Dobra. Co możemy? Konsekrację, powiedzmy. Cokolwiek. Do Warszawy. Ty też. Działem do Warszawy. A, już jest pełny stack pewnie tam dlatego. Dobra, ta armia może się zacząć pakować na łódki. Ta. A tymczasem ta może zaatakować. Już powiedzmy. Ta co też ma sporo bohaterów. Ma sporo strzelajek. Ale chyba nie powinniśmy mieć problemu. Dobra, mam trochę many w zanadrzu, mogę leczyć jakby co, i mam wywirny, więc mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. Dobra. Stone skin. Okej, okay, nawet nie zdążyłem leczyć. Spodziewałem się, że tak będzie. Ale dobra. Okej, okay, Bashan jest już lordem. Więc mam nadzieję, że całkiem sobie poradzi. Dobra, kto tu ma najwięcej... Karla. Ile ma ona dystancji? 10, 9. Mam ten czar Firebolta, więc mógłbym na kogoś to rzucić. Ale i tak wątpię, żebym kogoś w tym zabił. Więc może zaszczędzę po prostu manę, jak zwykle na leczenie. A strzelać... Postrzelam sprite, bo w ten sposób mam większą szansę, że kogoś zabiję. A? Sonic Blast. No, to było pechowe. Teraz mam dosyć ograniczone możliwości atakowania latające jednostki, ale... Ale myślę, że jak paladynami wkroczę do miasta, to oni zaczną mnie sami atakować, więc może nie będzie tak źle. Okej. Okay. Nie musiałem go teraz zabijać, mogę jeszcze poczekać turę. A nie, i tak mogę wkroczyć. To dobrze. I poczekają. Wyjście. A w sumie niech podjedzie. Wow, skąd ma 6 punktów ruchu?
to coś mi dało? Nie wiem. W każdym razie to fajnie. Mogę podlecieć pod sam blisko. Powinien lepiej dać sobie radę. Elf to mat. Co to robi? Nie wiem, może spowalnia jednostki? Dobra, w każdym razie masz 14 punktów ataku dystansowego. Co może strzelić? Może ustrzelę te latające jednostki, żeby nie mieć problemu potem z nimi. Paladyni się tu zajmą całą resztą towarzystwa. Tak. I mogą wkroczyć. Dobra, czy oni jeszcze... Nie, już nie mogą atakować. Tak, to zdecydowanie spowalnia. Dobra. Dobra, kogo jeszcze mogę ubić? Powiedzmy, że jego. Dobra, całkiem niezłe obrażenia. Paladyni ich. I... A ci pewnie mogą jego wykończyć. Dobra. Spłuczka? Okej, okay, czas na spłuczkę. Laser! Okej, okay, więc jednak się będzie stawiała. Ma wystarczające many, żeby rzucić czar powrotu. Nie znaleźliśmy żadnych czarów, dobra. Teraz musimy poznajdować i resztę miast. Podbić. To z pewnością ograniczy jej możliwości wyjścia ze spłuczki. Dobra, poczekają. Dobra, w tym czasie możemy jeszcze troszkę się porozbudowywać. Dobra, okej. Okay. Co nam jeszcze, jakie miasta? Pewno te drogi prowadzą do ich kolejnych miast. Okej, okay. Czemu to miasto jest kompletnie niebronione? Zdecydowanie powinienem to naprawić. Powiedzmy priestami. Okej, okay, dobra. Też tu miałem pomóc chyba Sopotowi. Gotówką. Na przykład. W sumie tych priestów też mogę od razu zrekrutować. Tak. Co tam? Stać mnie? Tak, ten czar jeszcze troszkę potrwa. Sobie trochę skilla zwiększyć. Nie kosztuje mnie to. Dobra, idziemy dalej. Farmers Market to teraz powiedzmy Swarmill Shrine. Okej. Okay. Ta armia niech się... Co, ona już wykonała punkt ruchu? Czekaj. Czekaj. Patroluj. Slingers. Właśnie spore straty otrzymałem teraz. Więc może je uzupełnimy. Na przykład paroma priestami. Dobra. Czemu ta armia nie może się ruszyć? Nie ma punktu ruchu? Może nie ma. Dobra. I niech poczekają. Oni mogą w sumie pewnie wyjść. Okej, czy mogliby wyjść prosto na plan? Nie, musieliby się jeszcze troszkę na prawo przemieścić. Gdybym chciał ich przenieść pomiędzy planami. Dobra, możemy sobie podbić to miasto. Ponieważ tak. W sumie nie chcę dać automatycznie walki, tutaj mam parę wrażliwych jednostek. Okej, okay, fajnie, że wyszli z miasta, to może uda mi się je podbić bez większych strat w ludności cywilnej. Dobra. Ciach. Dobra, już się ruszali. I ciach. Dobra, aniołki. Tam. I kawaleria niech jeszcze poczeka. Oj, nie auto.
Miło mi unikorny. Misklik. Trudno. Nie żebyśmy się do czegoś jeszcze miały tej unikorny przydać. Kiedy już mam prawie koniec gry. Ale tak, autowalka bywa głupia. Jeżeli chodzi o zachowywanie jednostek. Dobra, co my tutaj mamy? Właśnie, tutaj mam sporo wojsk, których zapomniałem. Zaraz zobaczę, gdzie to coś jest. Ale co bym chciał najpierw wybudować? Marketplace. Kto to był? A, Gunter. Merchant skill, fajnie. Właśnie. Nie, powinno mi stać, żeby teraz wszystko przełożyć w ten sposób. Dobra. Martmin Guild. Tak, to już mi nie jest potrzebne. Tak. Niech tradują po prostu. Albo niech. Albo nie, War College. Tak. Tak kiedyś zamierzałem to zbudować. Raw Farmers Market. I co tu teraz mogę? Small Mill. Sporo, sporo jest. Item Enhanced. Ok, plus 3 do Resistance. Ten Nebashan. To. Chociaż w sumie on tak już jest odporny na magię, ale co tam. Tam. Dobra. Jak dużo tej armii może wejść na jeden statek? Odpowiedź to bardzo dużo. Tak. Prawie niech popłyną gdzieś tutaj. Że znajdą kolejne miasto Ravena. Dobra. To niech pójdzie do tutaj. I to też w sumie też. Dobra, mach odrabiania strat. Coś tu jeszcze jest do roboty w tych podziemiach. W sumie tutaj jest tych parę rzeczy, które mogą jeszcze odwiedzić. Chociaż tam pewnie jakieś brzydkie rzeczy były, co? Unexplored. Giant Spiders. To w sumie nie takie brzydkie. Great Worm. To chyba też było coś strasznego. Dobra, ale te możemy zwiedzić. Co tam? I w sumie tą armię możemy wycofać też. Bo niech czeka sobie tutaj. Dobra. Też może patrolować, a ta armia niech wycofa się z podziemi. Na powierzchni bardziej się przydadzą. Dobra, a gdzie był ten mój Gunter? W jakimś małym, w jakiejś małej mieścinie on był ze złotem. Gdzieś go widziałem. O, tutaj. Właśnie ta wioska już chyba raczej nie potrzebuje obrony. Więc może. Czy mógłby on zająć to miasto? Nie wiem. Zaraz zobaczymy. Tam. Dobra, to Fighters Guild. Powiedzmy. Tu. Armory niech będzie. Patroluj. W sumie już. Dobra. W sumie niech się produkują dalej te smoki. Nic mi one nie szkodzą. Sliniers. Dobra, poczekamy na tego priesta i potem wyjdziemy. Natura. Uniwersytet. O, bank. Bank. Budujcie banki, jeżeli możecie. Banki są fajne. Farmers Market. Small Mill. Dobra, i dokończmy tą ścieżkę. Dobra. Mamy już siły, żeby wyjść stąd. Ubijmy tych Sniggersów, żeby nie przyszły jakieś głupie pomysły, żeby wkroczyć do naszych miast. Okej, okay, marketplace. Albo Small Mill, też im się przyda. Farmers Market, po kolei.
Tak, Lizardmeni zdecydowanie nie mają ciekawych budynków do budowania. Dobra, no i szybciutko. Ciach, ciach. Tak, troszkę mi poranią Pristof, ale co tam. Straty. Ogarnialne. Dobra, kolejny priest. Może w sumie dołączyć do tej armii. Statki niech płyną dalej na południe. Dobra, build. Tak. Szkoda, że też w podziemiach nie mieliśmy trochę więcej akcji. A ten Syrasa dosyć słabo się rozbudował. Tak, jeżeli komputery nie mają nieograniczonych zasobów, to trochę ciężko im się ogarnąć. Dobra. Żule. Tutaj Merlin's Guild. Hastings. A, to podbite przede mnie miasto. Powiedzmy... Katedral. Okej. Okay. Nie mogło się przejść, powiedzmy, gdzieś... No nie wiem, gdziekolwiek. Powiedzmy tutaj. Żeby nie blokowali drogi. Okej, patrolujcie. Też. Dobra, płyniemy dalej w tą stronę. I dobra. Co tu było? Halberdiers, szaman. Sporo szamanów. Okej. Okej, może ma jednak szansę. Zobaczmy. A zdecydowanie w niego strzelają. I zdecydowanie mi to nie przynosi żadnego efektu. No dobra, niech się wyżywają na nim. W takim razie. Jego barbarzyńska tężyzna ciała potrafi przyjąć nie takie obrażenia. Wow, prawie zmiatliście mi pióro z mojego kapelusza, czy co tam ma. Hełmu, powiedzmy. No, coraz lepiej im idzie. Ale nie, żeby to coś... Okej, co tu mają? Negate, First Strike. Okej, to może być skuteczne przeciwko paladynom. W miarę. Okej, spróbujmy zaatakować bohaterem. Okej. Tak nieźle poszło. Okej, czyściliśmy ich. Jeszcze paladyni podejdą. Okej. Wow, prawie teraz muszę uleczyć Guntera. Dobra, tyle się zdało ich. Strzelanie, dobra. Kolejny chabadnicy. Okej. Twierdziel nie daje im radę. A teraz prawie nie mogą wkroczyć do miasta. Dobra, oni chyba też mają wystarczająco potrafię, żeby wkroczyć, dobra. Teraz się zacznie rzeź. Mam nadzieję, że nie moich paladynów. Tak, ci halbarnicy potrafią jednak czasami przywalić. Dobra. Ale zostali sami szamani. Dobra. Ciach. Ciach. Okej. Okay. Sprzątane. Prawie. Nie. Okej. Okay. I oni. Niech przejdą się tutaj. Tak. Nie poczekają turę. Bo priest do nich doszedł. W tym nowo zajętym mieście, co ja chcę zrobić? Farmer's Market, powiedzmy. Znowu jaszczury. Ich miasta nie są zbyt przydatne. Okej. Ciekawe, czy to jest jej ostatnie miasto?
Niedługo się przekonamy. Oni. Gdzie to jest? A. Niech poczekają trochę. Że łodzie znajdą jakieś kolejne miasta. Może. Czasem natura. Okej. Serena wezwała poziom, spoko. Ta... cokolwiek. Dawajcie mi. Bardziej szans na przykład. Okej. Okay. Patrolują sobie. Okej, okay, może łodzie. Okej, okay, też jest jeszcze jedno miasto. To dobrze. Będziemy mogli je od razu zająć. Czy oni mogą się tutaj zdezemparkować? Nie. Okej. Okay. Nie mają już punktów ruchu, dobra. Armia wyjdzie tutaj. Tak, poza łodzią. Wszyscy poza łodzią. Wyjść. I dobra, możemy też trochę poskautować. Dobra, a z nimi nie powinno być większych problemów. Dobra, jedziemy! Oczywiście, standardowy spam na priestów. Że jeżeli mam dwóch, to może przynajmniej przeżyją. Mam taką nadzieję. Okej, okay. Raz, dwa, trzy, cztery. Blisko podjechać. Kogo chcę najpierw uszczelić? Priści mają 4 ataku, bo u mnie tylko 2. No to priestów. Okej, okay, nieźle. Ciach, ciach. Okej, okay, oni też mogą uszczelić. Polenili ciach. Ciach i ciach. Okej, okay. Niech dalej ich leczą. Ani nie mieli szmany najwidoczniej. Musi się przybliżyć, do ich ustrzelić z bliskiej odległości, tak. To nie będzie lepiej działać. Radni do przodu. Ciach, ciach. Dobra, bo im się już kończy amunicja. Ciach. Okej, okay, ładny strzał. To jeszcze tych bowmenów uszczelimy. Ta zdecydowanie łatwiej schodzą. No i następnie tu, że wchodzimy do miasta. Więc my troszkę ich tutaj przerzedzimy. Okej, okay, jednak już tutaj teraz możemy wejść. Nie wiedziałem, że uda mi się ich ubić tak szybko. Okej, okay, paladyni wyczyścili. Okej, okay. To chyba powinno być już jej ostatnie miasto. Przynajmniej tak wygląda. Jeżeli nie rozplemiła się na jakieś... nie rozplemił się, Raven. Na jakieś inne wyspy, to powinno być jego ostatnie miasto, więc... Dobra, zobaczmy. Co tam się na dole dzieje? Widział coś czerwonego? Nie, nie. Zwykli raiderzy. Okej, okay, zajmą to sobie to miasto, trudno. Nieważne. Gdyby mi zależało, powinienem je bronić, ale mi nie zależało. Okej. Okay. Paladyni tutaj. Przyjdą tutaj. Dobra. I mam nadzieję, ostateczny atak. Huzia! Okej. Okay. Magicy są odporni na pociski, ale nie są odporni na magię. To myślę, że będę ich leczył. Zobaczmy, spróbujmy strzelić tych szamanów. Ta. Zadziała całkiem dobrze. Dobra, fajnie, że tu mam ścieżkę. Dzięki temu mogę się całkiem sporo poruszyć. Tak. O, tak. Ciach i ciach. Dobra. Teraz mniejsze obrażenia. Dobra, ściągnął ich za jednym ciosem, ładnie.
Tak, nie docenia tych magików, ale są całkiem silni w walce na dystans. Co trzeba im przyznać. Czy oni mogą kruszyć mury? Nie. Szkoda. Przydałoby się w tej sytuacji. To tu jeszcze jest strzela. Okej, okay, to jest więcej szamanów. Dobra, to standardowo. Czenie. I ciach. Okej, okay, ta Doria jest całkiem mocna. Ta i całkiem nieźle pokiereszowała jej smoki. Okej, okay, ale paladyni zdjęli ją. Więc ostatnie duże może wkroczymy. Okej, okay, teraz zastąpił z zwykłymi spirmanami. Że z nim nie będzie problemów. Może jednak będą. Okej. Okay. To załatwimy te problemy paladynami. Dobra. I wy możecie wjechać. Powiedzmy im dokopać na przykład. Tak, zdecydowanie paladyni są bardziej skuteczni w walce niż smoki. Dobra, jeszcze tych sprawdzimy. Dobra. To mam nadzieję, że ubiję ich obojga. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o Ravena. No i to tyle, jeżeli chodzi o wszystkich komputerów w tej grze. Raven stawił największy opór. Okej, nie znaleźliśmy nowych czarów, ale nie żeby nam było potrzebne. Podbijając oba światy, Arcanus and Myrrora, zostałam tylko ja. Prawdziwą powiedzmy, Master of Magic. Ha, 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 ha. Okej, okay, dobra. Jest małe podsumowanie. Sporo punktów tu jednak można dostać. Za fame. Za lata. Chociaż za lata to powinny być jakieś chyba ujemne punkty. Chyba tak to działa. Dobra. Zgarnąłem wszystkich. Więc za to sporo punktów dostałem za ludzi. Więc rozwijanie miast jednak do końca się opłaca, jeżeli chcemy mieć dobry wynik. I no za czary, no. Generalnie wszystko. Potem jest to wszystko podliczane. Okej. Okay. To jest, któryś z tych wyników jest moim poprzednim. Chyba wcześniej więcej troszkę punktów miałem. Może. Nie spojrzałem na końcowy wynik. Dobra. Nieważne. Okej, okay. Więc to był Master of Magic na poziomie trudności normalnym. Nie było zbyt trudno, ale wierzcie mi, na trudnym... Może nie jest też zbyt trudno, jeżeli wie się co się robi, to powinno się zdecydowanie dać radę. Ale jest dużo bardziej żmudnie i czasochłonne gra. Więc raczej już nie będę nakrywał na tym poziomie trudnym. Pokazałem na streamie jak to działa. Gra jeszcze ma sporo, dużo rzeczy do odkrycia. Granie innymi szkołami magii oraz innymi rasami sporo się różni. Przykład szkoła magii niebieska, ta wody czy co tam, ma dużo ciekawych czarów, ma na przykład latanie, odporność na magię, takie rzeczy. Więc może być bardzo ciekawą do gry. Granie rasami Myrmidonu, tam też się sporo rozgrywka różni, ponieważ teraz mają dużo mniejszy przyrost naturalny, więc na początku jest dużo wolniej z rozbudowaniem się, ale potem się ma dosyć ciekawe jednostki do wyboru. Okej. Okay. Jeżeli ktoś by chciał jeszcze Master of Magic, niech pisze w komentarzach, ale patrząc po wyświetlaniach tej serii chyba tak nie będzie. Mógłbym jeszcze nagrać paroma innymi rasami, czy coś w ten deseń. Jeżeli ktoś by chciał, ale to może później. Na razie mam jeszcze kilka innych pomysłów do gier do nagrania. Okej. Okay. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za uwagę. To był Master of Magic. Proponuję wszystkim zagrać, spróbować tej gry samemu. Zdecydowanie to jedna z tych gier, które fajnie jest zagrać niż oglądać. Jest dostępna na Gogu za jakąś śmieszną kasę. Więc chyba już to wspominałem.
jest fajna instalka na Gogu. Tylko się ściąga, od razu instaluje z DOSBoxem, tylko po prostu klika się skrót, nie trzeba się samemu bawić te DOSBoxy i inne pierdoły. Więc polecam, polecam. Ale to tyle na dziś. Dziękuję wszystkim za uwagę. No i do przyszłych serii. Na razie, cześć!